Siemanko, witam Was na kanale WaterJet Support. W dzisiejszym odcinku razem z Rafałem przedstawimy Wam, co to jest oś obrotowa zamontowana na maszynie OMAX. Cześć Rafał, porozmawiajmy troszeczkę o osi obrotowej. Cóż byś chciał wiedzieć? Czy byś mógł opowiedzieć mi, co to jest? No więc jest to akcesorium, które można założyć właśnie do maszyn z serii OMAX i tylko do tej linii na tą chwilę. To akcesorium pozwala obrabiać materiał taki jak rury, wałki, czyli wszystkie rzeczy okrągłe. Dlaczego w ogóle oś obrotowa i dlaczego w tych wałkach jest taki problem, żeby wycinać? Jakbyśmy chcieli uzyskać cięcie, które ma krawędź prostopadłą, no to cylinder ma krzywiznę pewną, więc gdybyśmy chcieli wycinać tu w tym miejscu, no to już strumień musiał być wygięty pod bardzo dużym kątem, który nie dość, że stwarza problemy technologiczne, to jeszcze staje się niebezpieczny. Stąd to akcesorium i oprogramowanie, które pozwala nim sterować, wykonuje taką prostą czynność, czyli tak jakbyśmy ten projekt, ten rysunek owinęli wokół tego cylindra. A jak to działa na tym oprogramowaniu? Jak Ty to otaczasz, ten cylinder? Okay. Zapraszam bliżej. No dzisiaj w tym cylindrze będziemy wycinać 4 otwory i będziemy odcinać krawędzie, żeby one były prostopadłe do osi tego cylindra. I tutaj za pomocą takiego polecenia ruchom Y na obrót będziemy zamieniać ruch osi Y na ruch obrotowy. Oczywiście wcześniej podaliśmy średnicę tej rury, w której będziemy wycinać, więc komputer dokonał przeliczeń i zamiast przemieszczać się w X i w Y, ruch będzie wykonywany tylko w X i dodatkowo będzie się obracać oś obrotowa, czyli będziemy właśnie oblepiać ten rysunek wokół tej rury. Aha, a co do kwestii montażu, jak zamontować taką rurę? Wiesz co, najprościej, oczywiście musi być to w miarę osiowo założone i tu już na innym z naszych filmików możecie zobaczyć, jak wpływa wysokość głowicy na jakość cięcia, ale tutaj akurat chodzi bardziej o geometrię. W momencie, kiedy już mamy obrót i ruch w jednej z osi, no to jak będziemy mieli zmienną wysokość, to nie daj Boże, gdzieś nam to ucieknie, albo będzie nieosiowo, albo w ogóle tak nam się przytka tuba, że nie uda się tego wyciąć, więc za pomocą takiego czujnika zegarowego, który się zakłada na głowicę. On jest też oczywiście z akcesorium dostarczany. No, trzeba znaleźć jak najlepszą oś założenia tej rury. No, jeżeli chodzi o te rodzaje jakby rurek, to tutaj możemy zobaczyć, że ona jest wykonywana w technologii zgrzewania, czyli tu po środku ma zgrzew wewnątrz, więc ona jest wyginana i spawana potem. No i sama ta rura już nie jest doskonale okrągła, no ale szukamy jak najlepszego efektu. I mi udało się ustawić tą oś taką, że mamy odchyłkę w okolicach 0,5 mm. Czyli w różnych punktach tej rury podczas obrotu mamy plus minus 0,25 mm. Czy możesz powiedzieć jakieś sposoby wykorzystania tego? Tak, no przede wszystkim wszystkie takie połączenia, jak my tu będziemy dzisiaj robić, czyli właśnie rura w rurę, przenikanie, ewentualnie wykonywanie fazowania tych rur pod jakieś aplikacje do spawania, do pasowania na ciasno. No oczywiście też ozdobne. Możemy pierścionki wycinać. Czy są jakieś ograniczenia co do średnicy rury? No tak, przede wszystkim ograniczenia są takie, jaki mamy zastosowany uchwyt, ale też masa. To akcesorium jest dostępne w dwóch rozwiązaniach, tak zwanym nisko obciążalnym i wysoko obciążalnym, tak to możemy nazwać. I jakby związane jest z tym, jak duży moment, jak dużą masę możemy powiesić na tej osi obrotowej. Przy dużych rurach i dużych rozmiarach, oprócz tej części, czy tej strony napędzanej, jest jeszcze druga strona swobodna, która podpiera tylko nam ten wałek. A jakie materiały możemy tutaj stosować? Jakiekolwiek? No, z czego wykonana jest rura bądź cylinder. Jakby, jeżeli chodzi o materiał, to nic się tutaj nie zmienia. Cały czas korzystamy z tej samej technologii, czyli ze strumienia mieszanki wody i ścierniwa. I tak naprawdę, jeżeli byliśmy coś w stanie wyciąć w 2D na płasko, w arkuszu, to tak samo jesteśmy w stanie to w wykonaniu cylindra zrobić. A co to jest ta rurka w środku tej rurki? Ta rurka ma posłużyć temu, żeby rozproszyć strumień, który się przebije przez pierwszą ściankę, ale żeby nie dotarł do tej drugiej ścianki na dole, żebyśmy jej nie uszkodzili, nie przebili, żeby cięcie odbyło się tylko w tej górnej ściance. Czy to jest jakiś Wasz patent, czy tak generalnie się robi? Znaczy ogólnie zaleca się i producent też zaleca wypełnienie czymś, jakimś rdzeniem, który rozproszy strumień po przejściu przez pierwszą ściankę. No i tu możemy zaobserwować, że jakbyśmy patrzyli z innego kąta, to mamy ruch tylko głowicy w osi Y, i obraca nam się dodatkowo ten cylinder na osi obrotowej. Rafał, czy możesz nam pokazać,
w jakiś sposób zamontować i jak działa to narzędzie, które masz w ręku? Ten czujnik zegarowy. Czujnik zegarowy. No, podstawowa zasada jest taka, że chcemy sprawdzić, jak w odniesieniu do głowicy przemieszcza się ten obiekt, który będziemy wycinać, prawda? Więc jeżeli zamontujemy sobie na sztywnym ramieniu, czyli znajdziemy punkt odniesienia, to każdy ruch tego cylindra będzie nam pokazywał, czy on jest, jak bardzo jest nieosiowy. Więc zapraszam. Ok, przymocowaliśmy czujnik sobie tutaj do łowicy. No i teraz tak naprawdę chodzi o to, że powiążemy stopkę czujnika naprawdę sztywnym właśnie ramieniem z głowicą, więc każda różnica wysokości tutaj będzie tak samo przenoszona na różnicę z głowicą. Teraz jak mamy założony czujnik, będziemy obracać osią, to możemy zobaczyć, jak mocno nam się to wychyla. Czyli widzimy, że ona się wychyla między 70 a 30, czyli to jest mniej więcej pół milimetra. Tak wygląda element, który został wycięty. W środku widzicie dziurki. Tutaj taka jedna duża, wielka. Tutaj jest kolejny element, który został w późniejszym etapie wycięty. I to idealnie do siebie pasuje. Tak to wygląda. Za chwilę Wam pokażę, do czego ten element służy. Finalnie ten element jest montowany do tego urządzenia. Jest to podajnik ścierniwa wyprodukowany przez JET System. A dokładnie znajduje się to tutaj. Już pomalowane, pospawane. To jest ta rura tutaj. Pospawana. Tu są te trzy otwory. Dziękuję za uwagę.